Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w ten piękny majowy dzień, poniedziałek, przyjechaliśmy sobie do kolegi Reinharda Mila. Towarzyszy nam Tadeusz Klein, który będzie tłumaczył, i Sebastian Ostoja Lniski z WG Czersk. Tutaj będziemy też zabierać gołębie, będziemy mówić, co tutaj robimy, ale dzisiaj porozmawiać chcemy tutaj o hodowli, o takim hodowli Reinharda i Inny Mil, tak jak mamy to na rodowodach. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj zabrać pewne gołębie, gdzie będą lotowane, zobaczyć też, jak wygląda hodowla i też zobaczyć, jakie produkty ma w swojej ofercie Reinhard. Zacznijmy może od tego, najpierw powiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj za Berlinem, to jest miejscowość Gröningen, to jest w kierunku, jak od północy jechaliśmy, na Magdeburg, troszeczkę za Magdeburgiem, nie jest to daleko od polskiej granicy. Tutaj land się nazywa Sachsen-Anhalt, a mieszka tutaj właśnie i lotuje, co ważne, lotuje, podkreślmy, właśnie Reinhard. I teraz się zapytamy, od jak dawna tu mieszka, jak długo tutaj już lotuje? Już zawsze tutaj. Urodzony jest tutaj, pochodzi. I gołębie hoduje od jak dawna? Ab wann tust du Tauben züchten und fliegen? Seit 1998. 1989. To gołębie to jest coś takiego, że hobby przeszło z ojca na syna, jego ojciec hodował, dziadek, czy to jest takie jego... Nie. Vater hatte keine, ne? Ja. Hatte auch? Mein Stiefvater, ja. To nie był jego ojciec, tylko ojciec, ale wiesz, była jego... Ojczym. Ojczym po polsku. Mhm. To on też już hodował. Lotował? Hatte auch geflogen. Ja, ja, ja. On też lotował. Zu DDR-Zeiten. Jeszcze w NRD. W DDR-ach. I on tutaj się za tym gołębiami, że tak powiem, od niego zaraził i zaczął lotować. I teraz lotuje w tym oddziale, jak się ten oddział nazywa, to RV, ten Reiseflugverein? Halberstadt. Halberstadt. I numer jaki ma? Ten 9715? 9715, ne? Ja, Verein. Verein. Ja, 9715. Ilu tutaj hodowców jest w tym RV? 68. Którzy latają. Latają. No. Hodowców mają przeszło 80. 350, ja. RV. Aha, RV jest 350. Regionalverband. Ja. Tutaj sukcesy, jakie miał największe na swoim koncie? No, on jest zawsze na pierwszym, na drugim, trzecim. Tak jak na razie mamy bardzo złe loto, tak jak i w Polsce, bo mamy z wiatrem. Trzeba powiedzieć też, że lotują z Polski, nie? Czyli no, ze schodu, my z Polski nie? Latamy, nie? Że z wiatrem. Teraz czekamy, żeby pod wiatr znowu lecieć, bo to jest... Tak, w naszych oddziałach w Polsce my teraz lotujemy, jak z zachodu, to mamy teraz... Na przykład oddział Czersk miał trzy loty i wszystkie praktycznie były pod wiatr, nie? No. Czyli ciężkie loty, nie? Tam, gdzie Krzysztof ostatnio był u Arka Koniecznego, też był ciężko. A my właśnie pod na wiatr, taką nie? pogodę czekamy. A tutaj na odwrót jest, nie? Oni lotują ze wschodu. Ze wschodu, no. Z Polski, nie? Najdalszy lot wiem, że narodowy mają, bo ten plan lotów oglądałem z Warszawy. Warszawa. A my z Łowicz, a oni mają Warszawę. A jak dużo gołębi teraz na loty daje? Na przykład mieliśmy lot teraz w sobotę chyba tu był, no, tak? No nie, w niedzielę, no w sobotę, a w niedzielę. I jak dużo gołębi było danych na lot tutaj z hodowli od kolegi Reinharda? Wie viel Tauben habt ihr gehabt in der Kabine? Über 3000. Przeszło 3000. Ale to cały RV, a cały jego ile RV, było? Ile RV. On dał? Wie viel hast du gegeben? 60. I ile jest teraz w gołębniku? Wie viel sind im Schlag? Z tych, co były na locie? Sind alle gekommen? Eine fehlt. Jeden brakuje. Jeden brakuje. To jest taka ilość gołębi, którą ma wszystkie do lotu, czy tylko po prostu miał te gołębie przygotowane akurat na ten lot, że 60 tylko dał? Czy to po prostu ma jeszcze jakieś zapasowe? Nie, on 60, wszystkimi gołębiami. To jest, teraz ma 60, a zaczynał iloma gołębiami, bo to był lot u nich, mit który? Czwarty? Hast du angefangen? Mit 64. 64 zaczął czyli, latać. Czyli stracił tylko 5 sztuk. No, a jak który to był lot u nich? Trzeci. Na jaki dystans on był? Wie viel habt ihr gehabt? Jetzt flug? Ja. 230. A nie, ja habt ja zweiten gehabt, ne? Dritten schon. Ne, so wie wir dritten. Ten, ne? Co teraz był w sobotę. No, no trzeci, wie viel? 230. 230 kilometrów. 230 kilometrów. O, a myśmy, wir haben 300 noch was gehabt. Tutaj wiemy, jakie gołębie w swojej hodowli posiada kolega Reinhard. Na stronie internetowej możemy bardzo dużo tych gołębi zobaczyć tutaj, ale też chcielibyśmy usłyszeć od niego, bo wiemy, że sprowadza zawsze te gołębie, stara się jakie najlepsze gołębie mieć z takich czołowych europejskich hodowli. I teraz te gołębie, które na przykład ma lotniki, to są takie gołębie, które właśnie pochodzą z tych nowych nabytków, starszych. Jakie gołębie mu się najbardziej tutaj sprawdzają po prostu? Welche Tauben fliegen am besten bei dir hier aus den neuen? Die neueren, ganz neuen, oder? Ja, Marcel.
Marcel Walters, die fliegen sehr gut, haben sich gut gezeigt. Marcel Walters u niego bardzo dobrze latają. Jakie? Marcel Walters. Walters. Marcel Walters. Walters. Ja, die Imponsagen anders. Marcel Walters to ten hodowca, który Extreme miał. Yeah. Tak, tak. Extreme, no. Mefk, ten. Ad. Lewe. Ad. Löw. Ad. Löw. Z tych się raz sprawdza. Tak. Ale to teraz tak, to ja tak powiem przykornie. Właśnie chciałem się zapytać, bo sprzedaje gołębie i to są Vandenabele, innych raz to tamte się nie sprawdzają, tylko co służą do handlu, czy też się sprawdzają, czy nie, dopiero testuje je? Vandenabele się też bardzo dobrze sprawdzają. Vandenabele to jest tak jak u nas, bo my dużo pod wiatr latamy, to są na przykład pierwsze gołębie zawsze co na gołębniki siadają. I u niego tak samo jest. Vandenabele u niego bardzo dobrze lata. A dużo gołębi posiada w ogóle, oprócz tych 60 lotników w rozpłodzie, jak dużo ma tych gołębi? O, in der Zucht, was hast du, wie viel? Vandenabele? Nie, w ogóle wszystkich gołębi. O. 700? Nein, das ist nicht Zucht, das ist alle Tauben. Für die Zucht vielleicht 60 in der Zucht. 60? W rozpłodzie. W rozpłodzie. W rozpłodzie, czyli 30 par, tak można powiedzieć. 30 par. 30 pierścień, so. Ja, für die Zucht. A wszystkie gołębi? Może jakie rasy, bo to właśnie... Insgesamt? To oprócz tych właśnie, co ma Marcela Woltersa z tych linii, tak jak rozmawialiśmy, Extreme, Rudy, yeah. Vandenabele, to jeszcze jakie posiada w swojej hodowli gołębie? Van Dijk, Herbots. Yeah. Dirk de Beer. Wir gucken nachher. Ja, pójdziemy zaraz zobaczyć, ale niech opowie teraz, bo będziemy sobie oglądać, kiedy mam tutaj czas, bo w gołębniku to tam będziemy... Sollst du ein bisschen erzählen? Was? Na, über die Tauben. Was ich habe? Ja. Na ja, vorwiegend jetzt Vandenabele Tauben. Van Dijk Tauben, Marcel Wouters, Dirk de Beer. Dirk de Beer, tak? Ja, de Gusa, nie? Und, ja, Dirk de Beer aus dem Guss, Leo Hermanns noch, ja. Też, które bardzo dobrze się w Polsce sprawdzają do tej pory. Ja mogę powiedzieć, bo z finału w zeszłym roku jego gołąb był trzeci. Z finału na WG Czerwca, kolegi Sebastiana. I teraz oglądałem ostatnio listę z drugiego lotu, nie? I mówię, kurczę, 3-3-2 numer, nie? A 3-3-1 z 17 również był trzeci właśnie z finału, a ten był szósty poprzednio z oddziału. Ale mógł być pierwszy, żeby zaraz weszedł. No więcej mogło być pierwszy, no, bo więcej gołębi przyszło, no trochę tam szczęścia trzeba było mieć. Ale tu się pytałem właśnie, czy to po tej samej parze, nie? Bo był tutaj z drugiego lotu 3-3-2, no, szósty z oddziału, a u niego pierwszy, nie? Wurde gefragt hat, ob das Geschwister war von dem da. Und was gut ist, sind die Rauschablen. To był po Big Boss, nie? Poczekaj, a najlepsze są te Rauschablon. Raufa Sablona? No. Ja. Marcel Albrecht, to są odporne gołębie. Tutaj teraz, jakiego ma na przykład najlepszego gołębia ze swojej hodowli, takiego lotnika, to który to się mu sprawdza? Z jakiej rasy? Welche ist bei dir beste Reisetaube aus welcher Familie? Dirk de Beer. Dirk de Beer. Aus Guss. Zobaczymy. Dobrze. No to nic, to może teraz tak jeszcze, jak już nim przejdziemy do gołębi, to jeszcze posłuchajmy, bo ma swój sklep tutaj Reinhardt, ale też zapytajmy się, czy gołębie jak przygotowuje do lotów, to jak się stara je przygotować? Czy korzysta z dużo takich preparatów chemicznych, jak to mówią niektórzy, czy z ziół, czy z jakichś po prostu ma swoje inne jakieś tajemnice? Wenn du die Tauben vorbereitest für den Flug, was machst du da? Wie vorbereitest du die? Machst du viel mit Chemie oder Natur? Ja. Oder hast du dein eigenes? Ja, ich nehme viel die Produkte von De Wert. Henk De Wert. Und De Wert habe ich duże Produkte. Henka De Werda Produkte, no. Dr. Ja. De Werda, tak? Und Rönfried und GPS, ja. Te GPS, które widzieliśmy właśnie jak wtedy, kiedy spotkaliśmy się dwa tygodnie temu u kolegi Sebastiana w sklepie. Akurat te gołębie trafiły tam do sklepu, czyli można powiedzieć, że u Sebastiana będzie można te gołębie nabyć. Gdzie też zresztą notabene przyjechaliśmy uzupełnić zapas, bo te, które wtedy zostały przywiezione, nowe, bo tak, zostały sprzedane, ale można będzie tutaj sobie u niego nabyć. Natomiast z tego co wiem, to takich naturalnych raczej się nie używa za dużo. Nie. Nie. Gotowe. To znaczy dlatego, gotowe. Że nie wierzy, czy po prostu nie wierzy nie w to, czy nie ma czasu. Czasu. A zajmuje się gołębiami sam, czy ktoś mu tu pomaga? Nie, on sam wszystko robi. Du bist, machst du alles alleine hier bei der Tauben. Ja. Trzeba powiedzieć, że też duże gospodarstwo rolne, no nie? No ale tam nie ma też czasu. No też nie ma. Ale więcej czasu chyba gołębiom poświęca niż gospodarstwu, czy nie? No tak. Bo tam może mieć parobków jakichś zatrudnionych, czy coś. No. Natomiast tutaj nie za bardzo. On dał do tej firmy, ta firma to wszystko jemu obrabia. Zarządza to. Także on tylko się gołębiami teraz zajmuje. Teraz to jak sezon przed sezonem trenował, jakoś się specjalnie przygotowywał? Tak. Czy to jak to wyglądało? Vor der Saison hast du auch
vorgefahren, ne? Trainiert, trainiert. Ja, ja, ja. Und trainuje też. Ja, ja. Bardzo, jak często robi takie wywózki? Wie oft hast du trainiert? 5-6 mal. 5-6 razy. Tygodniu też raz jeździ? No. Tygodniu też? Jedne woche fährst aber nicht mehr. Nein, keine Zeit. Teraz już jak do kabiny wchodzą, to już nie. Już nie trenuję w tym nie, teraz nie. Nic. Tylko ale obloty tak dwa razy dziennie, czy raz dziennie? Lässt du die einmal am Tag oder zweimal? Zweimal. Dwa razy. A o, jeszcze, czy totalnym wdowieństwem leci, czy klasycznym? Co, co? Totalne wdowieństwo, czy klasyczne w jego przypadku? Total. Total. Samce i samice. No, są pierwszy to raz lata ze samicami i nie za mocno zadowolony. Aha. Bo one go trochę, te samice, ściągają na dół. Bo on właściwie lata tylko samcami. A w tym roku chce próbować... Eksperyment taki zrobił? Eksperyment zrobił ze samicami, ale to jemu tak nie wchodzi. Ich bin gerade am erzählen, dass du erste Mal mit Weibchen fliegst, normal fliegst du immer mit Vögeln. Und dass die Weibchen dich ein bisschen runterhauen. Nicht so gut. To nie jest tak dobrze z tymi samicami, nie? Samice wolą cięższe warunki pod tak. Wiatr. Ja mogę teraz powiedzieć, że teraz mi fajnie samice przyszły, bo było ciężko pod wiatr. No. Z kolei poprzednio samce lepiej, nie? Ja. Ja. Sind, to tak. Sind aber eben nun alles jährige Weibchen, weil ich to są tylko roczne samice, tak. Nie? Ja. No, ale tak jak ja mówię, on pierwszy raz z samicami w ogóle lata, nie? Bo tak on zawsze z samcami tylko lata. Klasyczne wdowieństwo. Dlatego na tym ogólnym, bo te samice tak nie przychodzą, jak te samce miały przyjść, nie? To go trochę tak, wiesz, na dół ściąga, nie? O, jeżeli chodzi o wyniki. O, wyniki, tak. Dobrze. To teraz jeszcze się zapytajmy, bo gołębie hoduje wiele lat, to powiedzmy, na co zwraca taką uwagę z perspektywy doświadczonego hodowcy? Na co należy zwrócić według niego uwagę przy doborze gołębi, które nawet tak te rasy dobiera, czy przygotowywania? Co jest według niego takie bardzo istotne przy ocenie gołębia? Wenn man als Züchter irgendwie neue Rassen zu nehmen will, auf dem Schlag was Neues. Ja, ja. Auf was achtest du denn? Na, ich achte immer darauf, dass ich von Züchtern hole, die über Jahre gut fliegen und dass die Tauben aus guten Familien sind. Also on, wo immer wieder Leistung hintersteckt. Und na przykład kupuje gołębie, jak on nowe dobiera, to tylko z gołębników, którzy dobrze latają, już lata, i od takich gołębników tylko kupuje do czyli siebie. Takie, które musi po prostu być gołębie, nie tylko, że tam ma rasy, że rodowody, ale musi być po prostu ktoś, kto sprzedaje te gołębie, a sam jest dobrym hodowcą, osiągającym czołowe tak. Konkursy. Może ja teraz tak. Dopowiem, bo też nie wspomnieliśmy o tych dwóch rasach gołębi, które niedawno nabył, nie? No. Bo w zeszłym roku od Paula Hulsa też kupił gołębie. No. Letztes Jahr hast du von Paul Hulz gekauft, ne? Ja, den muss ich auch ausprobieren. Das ale to on ne? Musi wypróbować no, nawet. Na to nie może za dużo powiedzieć, bo to jest nowa rasa. Ja. A na co zwraca uwagę, jak na przykład bierze gołębie ocenę jego budowę, bierze pod uwagę upierzenie, wyniki? Tak jak ma... Wenn du eine Taube in der Hand nimmst, auf was achtest du da? Was spielt eine Rolle bei dir? Die muss ein gutes Gefieder haben. Musi mieć bardzo dobre pióra. Das Becken muss geschlossen sein, hinten, das Legebein. Tyle te widełki muszą być zamknięte, a nie, że wiesz, rozszerzone. Rozszerzone. Kurzen Unterarm muss haben. Krótkie przedramie. Przedramie ja, musi ja. Mieć. Und das Auge muss was ausstrahlen. Also muss... I on oko musi coś pokazać, że wiesz jak. Zwraca uwagę na oczy. No, ale nie, że ten ma 50, ten ma 60, ten ma 35, set na to nie patrzy. Nie, mu się musi oko podobać. To oko musi do gołębia pasować. Ja, und wenn man sie in der Hand nimmt, darf der Schwanz nicht hochgehen. Die müssen guten Rücken haben. Na przykład jak weźmie w rękę gołębia, że ogon nie może iść do góry, tylko na dół. I mocne plecy. No i mocne plecy. No my tu z reguły mamy do czynienia, jeżeli chodzi o jego gołębie, to teraz trzeci long, to on już krzyżuje na linię, nie? Czyli tak, te gołębie. Tak. To też one, to są wiadomo, to są gołębie zimbredowane, one już też różną tam budowę mają te gołębie. Tak. Na to też trzeba brać poprawkę, bo co innego gołąb z krzyżówki ma zupełnie inną budowę, nie? Fajnie jest tam zbudowany, a gołąb zimbredowany to już też po prostu inna specyfika jakby budowy tego gołębia. Dass die Tauben nicht so sind manchmal in der Hand, wie sie sein sollten, weil das sind Inzucht. Das von Inzucht, ja. To jest ten problem właśnie, nie? Że ludzie też patrzą, a bo to nie. Weź ruszablon. Ruszablon są odporne gołębie, mocne. I bardzo mocno zimbrydowane, nie? No, ale w ręku one nie są za takie, jak się mówi. Tak nie? Jakby chciał, żeby były, ładne. No, to nie są. Tylko, że już z kolei skrzyżówek, pomieszane z tymi mocnymi gołębiami, jak tam Leo Hermans, czy tam jak no inne, zobacz, już te to gołębie nawet, są. Nawet nie kłamie, przecież
mogą koledzy powtórzyć, którzy mówili, że... Tadeusz, przepraszam ci przerwę, ja nawet nie powiedziałam, że ty kłamiesz. Nie, no, ale w Polsce na przykład koledzy mi się pytali, jakie krzyżować, jakie brać najlepiej. To wzięli Leo Heremans i Rusza Blom krzyżowali. I do lotów. I do lotów. On też tak robi, że też do krzyżówki stara się brać właśnie do lotów, czy też patrzy, daje też również imbrodowane te w pokrewieństwie na linii? Nie, też wszystkie daje, tak? Tak, wszystkie daje. Trzeba też brać pod uwagę, że tu jest inna specyfika lotowania, bo oni mają, o ile pamiętam, w planie lotów jedną 500 i jedną lot, ten najdłuższy 650 czy 670, nie? 650. Co nasze w Polsce muszą 4 500 zrobić i 3 maratony, no taka jest prawda. No nie? Taka jest prawda. Dlatego nie, ale... tutaj hodowcy z Polski muszą te, jednak te gołębie Marcel Arbler, żeby również na długie dystanse się te gołębie no, sprawdziły. Nie? No, wiadomo, Leo Heremans, bardzo szybkie są gołębie, no. Z 500 w łupał pod wiatr potrafią zrobić pierwszy konkurs, ale no. Już 700, 800 to już raczej uważam, że to nie są gołębie na te dystanse. No. No. Ale do tej pory w Polsce się sprawdzają. Zresztą byłeś u nas na targach, jak chłopaki przychodzili i mówią, że młode w pierwszych dziesiątkach latają. To... Nie, ja tylko mówię. Wczoraj to... byli, ostatnio na locie był tutaj kolega Sarzyński z Wąbrzeźna i mówił, że też kiedyś od was kupił gołębia i mówi, że z Leo Heremansa no. Fajnie się sprawdzają, nie? Wiem, że ty wiosna Andrzej też od no, nas kiedyś kupował też. Z Leo Heremansa Olimpiada i też 003. Bardzo zadowolony. Andrzej kupił... No dużo. Niektórzy też mnie to dziwi, że nie chcą się przyznać, nie? Że tam nabywają od was gołębie i nie każdy chce się pochwalić tymi wynikami, nie? Ale... ale tak jak jest. W gołębia nie możemy zajrzeć. Gołąb musi być zdrowy, gołębnik musi być w porządku. Jak gołąb jest zdrowy i człowiek wie, jak się z tym gołębiem obejść, to on będzie też latał. A propos, jak już jesteśmy przy zdrowiu gołębi, to czy wykonuje jakieś specjalne wcześniej, tak jakieś badania przed rozpoczęciem sezonu, czy jakieś kuracje rozpoczyna? Jak czy robi kuracji dużo? U nas trzeba przed lotami od lekarza badania dać gołębiom zrobić. Bo inaczej do kabiny nie badania zostanie. Czy tylko szczepienie? Badania? Nie, badania. Muszą być badania zrobione, muszą być tak? Badania. Czyli on też takie robi, ale czy on wcześniej, tak. Jeszcze przed nim zrobi te badania, kiedy może dopuścić tego oddział, jako do oddziału zgłasza, to wcześniej robi badania, bada gołębie i robi później na podstawie tych badań jakieś kuracje specjalne, czy nie? Czy ma jakiś taki standardowy program swój? Reise. Wir müssen ja vom Arzt diese Tests bringen, dass alles okay ist. Aber machst du vorher schon irgendwie beim Arzt gucken, ob die Tauben gesund sind, bevor du eine Kuh machst? Tak, też robi. Też robi i później na podstawie tych badań później kuracje przeprowadza też? Tak, i jak tak. Robi te kuracje i czym? Du machst ja meistens mit der Wertsache, ne? Die Kuh. Gegen, mit BS, gegen Trichomonaden, Oberatemwege. Dawaja produktami z tego co słyszę. Tak. I to jak robi kurację jedno, kiedy zaczyna je robić, jak wcześniej? Wann fängst du die Kur zu machen? No, 3 Wochen vor der Reise. 3 tygodnie mniej więcej przed sezonem. Przed sezonem. Teraz jeżeli... Und zwischendurch nochmal, während der Flüge. Na przykład teraz jak gołębie latają, to już robi nawet teraz na przykład na długi tydzień czy coś, jak z kabiny wracają, to też jeszcze robi. Takie profilaktykę tak, taka. Tak. Profilaktykę. I na co i co podaje wtedy w trakcie tej profilaktyki? BS oder Orni Special. Orni Special. Wszystko, jak słyszę, właśnie Deverda. Tak, tak. To są bardzo dobre produkty. Mhm. I skuteczne, to jest tego, co tu słyszę. Ja od niego też mi się wystarał, robiłem, no ale były gołębie tak, ale były, jak się mówi, przygotowane. Tutaj mówiliśmy o tych gołębiach dorosłych, teraz gołębie młode, które tutaj Sebastian wspomniał, tu już macie tutaj trzeci lęk, tak? No. Trzeci lęk, na loty. Was haben? Hast du jetzt dritte Brut oder was? Brut? Ja, dritte Mal schon gezogen. Ja. Trzeci teraz, ale na dritte, loty. Na loty przygotowuje gołębiami młodymi też tutaj lata. Tak. I to będzie miał ten pierwszy, drugi czy trzeci lęk, który on tu lęk przeznacza na loty? U siebie tutaj. Für dich, welche behältst du, die aus dem ersten Gelege oder zweiten? Od zweiten und dritten. Z drugiego i trzeciego. Z drugiego i trzeciego, ale lotuje wtedy tymi młodymi też się stara tak robić mniej więcej tak jakby dorosłymi lotował, tak jak jest to popularne. W zeszłym roku właśnie miał świetne wyniki, ja się spytałem co on robił, nie? Bo ja mówię, zaciemniałeś te gołębie, nie? Ale mówił, że nie zaciemniał. Nie, z kolei on nie zaciemniał. Nie zaciemniał, ale co robił? Doświetlał, nie? Tak. Mówię, nie wiem, czy to potwierdził. Doświetlał, no.
Nie wiem, dokładnie się nie wypytałem, jak to robi, ale doświetlał te gołębie. Du hast ja letztes Jahr sehr gut mit den Jungen abgeschnitten. Da hatte Sebastian dich gefragt, ob du die verdunkelt hast. Bo niektórzy robią, zaciemniają, a później doświetlają jeszcze, nie? On ci pokaże. Jak to robi? On tylko podświetla. Du musst ja nur, że nie zaciemnia ich na początku. Licht an, ne? Ja, licht. On tylko w czerwcu, 21 czerwca, światło im zapala. Przedłuża, jakby wyrównuje tą dobę, tak? No. No właśnie, mi to dziwne było, że on nie zaciemniał ich, czyli one już jakieś lotki, tylko że z kolei on pracuje z drugim i trzecim lęgiem. To nie są jakby takie gołębie ze stycznia, nie? No tak. To jest też co innego. No to jest co innego. Ale to też dobra rada, bo te gołębie jakby już coś tam wypierzają, a to też nie są takie gołębie z pierwszego lęgu, że na ostatni lot będą miały po jednej czy po dwie lotki. No. To nim przejdziemy jeszcze tam do gołębi, bo będziemy za chwilkę zwiedzać gołębniki, oglądać gołębie. Na pewno będziemy też mieli dużo pytań, tutaj jeszcze się zapytajmy tutaj hodowcy, którzy nabywają od niego na przykład gołębie tutaj z Niemiec, to jakiś tacy znani są, którzy się mogą pochwalić wynikami, które zdobyli korzystając z jego materiału tutaj? Tak. Hier in Deutschland bei dir Tauben kauft, das sind meistens die Schläge, die sehr auch gut fliegen. To jakieś nazwiska może powiedzmy. Hast du irgendwelche Namen? Nie. Nie może powiedzieć. To jest tajemnica. On nie chce nawet powiedzieć, bo nie wiadomo, czy ludziom się to podoba. Rozumiem. Dobrze. Ale ja na przykład ich też znam. Musimy uwierzyć na słowo. Tutaj kolega właśnie był ostatnio w Kassel i widział, jakie jego gołębie się cieszyły powodzeniem. No. Jakby były złe, no to by nikt nie kupował. No nie. Dobrze, to na razie może zakończymy tą część, a w kolejnym wejściu, w kolejnej części będziemy oglądać gołębie, gołębniki i zobaczymy, jak wygląda tutaj gołębnik i cała hodowla kolegi Reinharda Milo. A jeszcze się zapytam, bo na rodowodzie występuje Ina, to żona? To jest żona. Żona. To jest tylko nominalnie wpisana, czy rzeczywiście mu pomaga, jeszcze się zapytajmy? Nie, ona mu trochę też pomaga. Trochę? Tak. Rozumiem. Przy wydawaniu pieniędzy ze sprzedaży. No, a to najlepiej. I tym akcentem na razie zakończymy. I przejdziemy właśnie za chwilkę do gołębników. No i widzimy. Bei der Taube, ich sage, ja, aber nur ein bisschen. Und er sagte, aber meistens das Geld auszugeben. I tu wiemy, o co chodzi, tak, że to jest takie, każda, widzimy, że bez względu na narodowość, miejsce, gdzie się lotuje, kobiety, że tak powiem, podobną rolę w hodowli spełniają. Także dziękujemy i idziemy sobie zaglądać gołębie. Do zobaczenia. Zapraszamy.